Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Jako że święta wielkanocne już zbliżają się coraz szybciej, dzisiaj mam dla Was propozycję na pyszny sos do wielkanocnych jajek. Zapraszam na krótki film z przepisem i jak zawsze zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Tutaj mamy składniki, które będą nam potrzebne do przygotowania sosu. Mamy tutaj mnóstwo pysznej, zdrowej zieleninki, jest rukola, koperek, szczypiorek i pietruszka. Tego mam akurat po jednym pęczku, rukoli mam 30 gramów. Dalej mamy twaróg chudy, śmietana. W przepisie mamy dwa rodzaje śmietany, 12 i 30. Ja sobie dałam jedną 18. Mamy dwa jajka ugotowane na twardo. Te jajka sobie można również ugotować w Kobo 7. Mamy tutaj przyprawy, sól, pieprz, ode mnie jeszcze odrobina cukru, jest sok z cytryny, jest musztarda i jest jogurt. No to robimy sos. Przepis mamy wybrany. Ok. Tutaj mamy dokładnie wymienione wszystkie potrzebne składniki. Dalej możemy tutaj sobie je wszystkie zważyć. Dalej i pierwszy etap do naczynia miksującego. Wkładamy całą zieleninkę. Zamykamy. Miarka. Dalej. I pierwszy etap, 5 sekund, obroty 6,5. Start. O, tutaj już mamy zieleninkę wstępnie posiekaną. Zgarniemy na dno naczynia. Zamykamy. Dalej i czynność powtarzamy. Teraz to potrwa 4 sekundy. Jeszcze drobniej to mamy posiekane. I teraz dodajemy już pozostałe składniki. Zeruję wagę i dodaję 130 g jogurtu naturalnego. 125 g chudego twarogu, to jest mniej więcej pół takiej kostki. Można dać dwie śmietany, tak jak są w przepisie. Ja daję jedno opakowanie śmietany 18%, czyli 200 g. Zostaje nam musztarda, 12 gramów. Sok z cytryny. Zamykam. Dalej. I teraz ten etap mieszania potrwa 20 sekund. Start. I teraz już zostają nam ostatnie składniki, czyli przyprawy i jajka. Jaki fajny kolor się zrobił tego sosu. Fajny, zieloniutki. Tu są dwa jajka pokrojone na mniejsze kawałki. I przyprawy, sól, pieprz i odrobina cukru. Zamkniemy. Dalej, ostatni etap, 7 sekund, start. No i sos już mamy gotowy. No i taki gotowy sos musimy sobie przełożyć do lodówki, żeby trochę ta konsystencja zgęstniała. Ja Wam teraz tak na szybko pokażę, jak on wygląda, a później sobie przełożę do lodówki i będzie do zjedzenia. Można jeszcze sobie ułożyć jajka gotowane na twardo. Taki sos będzie świetnie smakował właśnie z jajkami, ale myślę, że z jakąś taką domową wędlinką czy kiełbaską to też będzie bardzo fajny dodatek do świątecznych potraw. Zapraszam Was do oglądania innych filmów na moim kanale. Znajdziecie tam naprawdę sporo sprawdzonych przepisów z wykorzystaniem robota kuchennego Kobo 7. Pamiętajcie, zaglądajcie do opisów pod moimi filmami. Tam znajdują się bardzo fajne bonusowe kody.
które otrzymujecie jako moi widzowie dzięki firmie Kobo Robotics. Do zobaczenia w kolejnym filmie.